Witam wszystkich dzisiaj serdecznie. Dzisiaj maszynkę sobie odpaliliśmy. Dalej. No ale dzisiaj pojedziemy sobie. Scenariusz Kaliska-Cegielska. Ale jedziemy NE57. Numer 970. Dzisiaj będziemy prowadzić pociąg. Racja Łódź-Kaliska-Poznań. Na odcinku Łódź-Kalicka-Ostrów Wielkopolski. Misję rozpoczynamy w Łodzi Kalickiej, wykonujemy próbę hamulców, po czym ruszamy do Ostrowy Wielkopolskiej. Po otrzymaniu sygnału zezwalającego na jazdę zatrzymujemy się na wszystkich przystankach. Misję kończymy w Ostrowie Wielkopolskim. Czas misji około 3 godzin. No to z 3 godzinki dzisiaj będziemy jechać NE57, który wybrałem sobie sam. Gdzie można to zrobić w magazynie. Więc jedziemy w takim malowaniu. No to co? A, nie chce się włączyć? Czemu? Dodaj ten. Ten usuniemy. O. O, ten dodamy. A to pojedziemy sobie może. A nie, czekajcie, ja sobie biorę inny. Mamy tego troszkę malowań. Ja bym wolał ten typ jechać, tak jak powinno być. Dodaj. O. Usuniemy. A, tego nie możemy. A szkoda. Byśmy sobie tym pojechali. To wybierzemy sobie inny. W razie W. Może takim sobie pojedziemy. Usuń. O. Dobra. No to sobie takim pojedziemy. No to zaczynamy scenariusz. W maszynie. Się Łódź. Kalicka, Cegielska. Więc rozpoczynamy. Niech się załaduje. Można powiedzieć nowa mapa. Nowa. No, w sumie jej nigdy nie jechałem. O tak powiem. Nigdy. Więc mogą być dzisiaj jaja i beret. Ale okaże się wszystko w praniu. To i jak. Na następny tydzień sobie odpoczniecie ode mnie troszkę. Ale co tam? Jakieś materiały wam tam powrzucam. Na następny tydzień. Na pewno w WRC 5. Na pewno. Na środę będziecie mieli WRC 5. Ale to jest, nie jest temat na dzisiaj. Więc. Takim ładnym. P.
Ja wam pokażę. Linie dolnośląskie. N57 920. Muszę tu zmienić chyba. Tak, 920. Zmienić dać na 920. O. Dobra. Więc uruchamiamy ją. Fotografy idą do góry. Ładnie. Zaczyna chodzić. Może drzwi otworzymy sobie lewe. Ale ładnie chodzi. Światełka sobie od razu zapalimy. Musimy poczekać, żeby się napełniło zbiornik główny. Ale ładnie chodzi. Kolej Dolnośląska w halowaniu. Siema Marek, Antoniusz. Witam, witam. Już ciśnienie schodzi, się napełnia. Odjazd mamy o 18:20 mamy odjazd. O to akurat ludzie już wchodzą. Widzimy. Ale to sprawdzi. O, mamy te klasyczne, fajne te. Jedzenia. Scenariusz trwa 3 godziny. O to około 3 godzin. Bo u mnie będzie trwało gdzieś 3 godzinki. Tak na spokojnie. Troszkę czasu mamy. Bardzo ładnie model jest zrobiony. Radio mamy włączone.
Szybkość maksymalna 110, ma kilometrów tutaj. Jest radio. Ale wysoko dali, też. Tutaj mamy radio. Tu chyba też. A nie, tu jest tablica, która nam się wyświetla. Łódź Kalicka. I ogólnie jedziemy. Zatrzymujemy się prawie na wszystkich. Mamy. Jedziemy do Ostrowa Wielkopolski. Ostrów Wielkopolski. A wziąłem sobie takie malowanie, żeby było. Sygnał odjazdu. O, przestało. Kibelek. Dzisiaj kibelek. Mamy ładne światełka. I nam włączyło. Liczba 106 od jak. No to jedziemy. Mama Adri. A dzisiaj maneczko. Mamy sobie pantograf. Co tam Adi słychać? Jak tam weekendik zaczyna? Redkinia mamy pod górze przejazd, dopiero zatrzymujemy się Lublianek. Akurat Adi, ten symulator jest za darmo. To jest darmowy symulator. No więc bez problemu możesz go sobie ściągnąć i pograć. Siema, Radek. To zostaje, ale to mogę wyłączyć. Witam, kolejowy.
bo to jest YouTube. To jest YouTube. Tak, nowy scenariusz. Czy nowy? No nie taki nowy, ale udało mi się go ściągnąć i chcę go przetestować po prostu, nie? Scenariusz trwa około 3 godzin. No to troszkę dzisiaj jazdy mamy. Na drugie mam Adrian. Ja wam powiem tak, ja nie widziałem tego scenariusza, bo go nie było. Jego trzeba było po prostu grać. Tak dzisiaj się zastanawiałem troszkę. Po prostu co uruchomić z maszyny. Ale stwierdziłem, że dzisiaj Łódź Kaliska, Poznań Główny. Jedziemy taką długą, aż jedziemy do Ostrowa, Ostrów Wielkopolski. No fajnie buja. NE81 wydali forum. A więc co, ja dzisiaj byłem na forum, bo ściągałem jeszcze jedną mapę. Udało mi się znaleźć. Więc ściągałem ten. Co później zobaczę jeszcze. Jutro raczej sobie zobaczę. Ten scenariusz jadę pierwszy raz. Mogę od razu powiedzieć. Jechałem go w nim jeszcze. Teraz będziemy mieli Lublianek. Jak ja hamuję trójeczką na numerycznym 3. Na następnym live'ie z maszyny, jak będzie, to zrobimy sobie wycieczkową. Scenariusz wycieczkowy. I będzie gitarunia też.
Później po tej wycieczkowej, jak będzie live, czyli na następny tydzień, w sobotę, to za 2 tygodnie będziemy jechać Gagarinkiem. Gagarinkiem. Weźmiemy sobie Gagarina i jakiś towarowy. No ogólnie szukam takie scenariusze, żeby były na live'a, nie? Żeby to troszkę dłużej trwało. Bo są scenariusze, gdzie trwają po 40 minut. No wycieczkowy będzie. Taki scenariusz wycieczkowy. To akurat też fajne będzie. Hamowujemy sobie. Może być, zobaczymy. Chyba albo cysterny wybiorę, wiesz? Może cysterny albo kontenery. No to też tak miałem taki właśnie zamiar. Adia PS4 nie posiadam. Znaczy posiadam, ale nie jest używany w ogóle. Bo ja ogólnie PS4 będę zanosił na strych. Bo jak nie gram na nim w ogóle, to więc wiesz. Jak, wiesz, Adi, jeśli chodzi o symulatory, no to... jedyny farming symulator taki na multiplayer. My się musimy tu rozpędzić. Boko kolejowe. Odsprzedaj mi pada. Mam dwa. Działające. Teraz będziemy mieli stację Pabianice.
Nie, no mówię, ja ogólnie PS4 już teraz na razie w ogóle nie używam. Mam go schowanego w kartonie w domciu. Ponieważ mam zamiar kupić PS5, czyli wieżowca, ale czy kupię, to nie wiem. Bo też się zastanawiam, nie? PS5. Ale tak on ma też tak stać, nie, być nieużywany. To troszkę. Za tydzień? Nie, Adi. Ogólnie nie chcę mi się, no nie używam, no nie mam co tam grać, o tak powiem. No nie mam. Gran Turismo mi się nie chce grać. Tak na serio. Nie mam. Ja mam fata PS4, to wiesz, Ragnaroka nie kupię, bo szkoda. Mówię, na razie PS, a kiedy ten Debussy, ten Fermus będzie na następny tydzień, zrobimy sobie tutaj. Następny tydzień w sobotę z Fermusa sobie zrobimy. Bo ja muszę go Perbusa najpierw ściągnąć. Ale to na następny tydzień. A Debus może jutro odpalę. No, może jutro odpalimy, no zobaczę. Z Debusa. Wiesz, Adi, to jest... Za dużo konsol mam. Ile tego? Ja mam tak, peseta, konsole. Za dużo tego. Że powiedziawszy. Do tego jeszcze dochodzi Adi, tak. Xbox 360, do tego dochodzi jeszcze PS2, do tego dochodzi PS1, do tego dochodzi Nintendo Switch, do tego dochodzi Nintendo Wii. Więc ciężko jest po prostu, a większość gier i tak wychodzi na PC-ta i tak, więc... Odstresowuje. Ja ci powiem, że mnie też. Naprawdę. Lubię maszynę. No. Wyjeżdżamy do Pabianic, chyba. Tak. O, węgiel, węglarki.
Powolutku, bo jest bezpieczeństwo dla pasażerów. Fabianice. Jedziemy sobie aż do semaforka. No to hamujemy. Otwieramy drzwi. Otwarte, otwarte. Otwarte, otwarte. No i gitarę miał. Otwarte drzwi. No ale maszyna się też zrobiła troszkę wymagająca. Teraz, nie? Niektóre mapy to są wymagające. No. Wiesz, bo musisz się... Musisz się nauczyć, nie? Tak, Bogusia, odhamowanie to kto zrobi? Ja ma Wiktor! Dobry wieczór! Zamknięte? Zamknięte. Znaczy bym nie ruszył. Dobra, teraz będzie hechlo. Partia hechlo. Znajesz życie dzisiaj, Radek, ten live? To tak mi minie. Tak, jak ostatnio, elfikiem. I spróbuję wam nagrać ten poradnik na następny tydzień z tego, z maszyny i z Open Race'a, po prostu jak z ten, nie? Czy odsprzedam pada? Nie wiem. Nie wiem, po ile pady chodzą. Muszę się zastanowić. Kolejowy. Bo mam dwa ogólnie. Bo mam srebrnego i czarnego. Dam ci znać za tydzień. Albo za tydzień, albo za dwa tygodnie, nie? Dam ci znać. A, znaczy one są mało to używane. Znaczy srebrny, powiem ci, troszkę więcej był używany niż czarny. Bo czarny prawie w ogóle nie był używany. Bardziej używałem srebrnego. No bo to jest taki srebrno-biały, taki wiesz.
20, ograniczenie było 20. Patrzymy też się na ograniczenia. Przejazd kolejowy był albo uszkodzony, albo po prostu ten, nie? I tak zaraz będziemy się zatrzymywać tutaj. No nie ma co się rozpędzać. No bardzo. Teraz będziemy mieli stację Hechlo. Otworzyły się. Hamujemy od razu. Hechło. To jest Hechło. Czy nie zabrałeś kibla z wyświetlaczem nowszym? Czemu nie zabrałem? A bo chciałem tym jechać kibelkiem. Szczerze powiedziawszy. Jeszcze będą kibelki nieraz i to z nowszy będzie tamto. Ja nie kończę z maszyny. Maszyna u mnie jest już teraz na. Na porządku. Dziennym będzie, jak to się mówi. Mam nadzieję, że bezpieczniki mi nie wywali. Hechło. Teraz będzie Dobroń albo Dobruń. Ale to chyba Dobroń. No tu mamy ograniczenie prędkości do 60. Też czasami są ograniczenia, że są ze stan toru, albo różne są przyczyny. A najczęściej to jest na przejazdach kolejowych, nie? Przejazdy kolejowe. Gdzie mamy ograniczenie prędkości na przykład do 20, bo są rogatki zepsute.
Jaka u was dzisiaj pogoda, bo mnie dzisiaj kiepsko, zimno się zrobiło. Wczoraj fajnie było. Byłem troszkę postrzelać wczoraj. Niedługo wpadnie materiał ze strzelania. Wczoraj mieliście takie próbki już, jak to się mówi. To będzie na materiale. A u mnie akurat przestało padać, ale zimno się zrobiło. Okropnie zimno się zrobiło. Okropnie zimno. Zbieramy drzwi. No. Nie no, wczoraj to było fajnie. Dzisiaj tak padało u mnie też, ale... Nie było, nie ma takiej tragedii. Czyli tragedia jest, bo zimno. Chłodno się zrobi. W porównaniu do wczorajszej pogody, no to chłodno. Do maszyny. Liczba 162. Patrz, daję sobie pauzę. Normalnie masz maszynę, nie? Folder, maszynę. I do tego folderu dodajesz. Do maszyny. I on ci się później uruchamia. Masz go na tym. Dobra, później będzie, teraz będzie kolumna. Dobra, troszkę przyspieszymy. Będziemy jechać większą prędkością. Z tego względu, że musimy nadrobić czas. Ale będziemy jechać do takiego punktu, żeby się nie wykoleić. To później będziemy mieli 60, tu 100, a później z stópką będziemy lecieć. Musimy uważać tutaj, bo to widać. Ale rzuta nim! O kurde! Takie w jednym fajnym scenariuszu, tylko go nie mogę znaleźć. Było właśnie tak fajnie. Jechałeś prawie maksymalną prędkością, normalnie fajnie rzucało. Ale ja też o 13 km jadę szybciej, nie? Teraz będzie stacja, ta stacja, kolumna! A następny może być czerwony.
Chyba tam czerwone widzę. Jestem pewien, ale chyba ta. Ta. Nowe malowania były byka PKP Cargo jest w maszynie. Nie ma Poznaniu. Poznań nie jest tylko w Open Race. Tu nie ma Poznania. Tu niestety nie ma. PKP Cargo jest w maszynie, a tego to ci nie powiem. By trzeba było zobaczyć. Łódź jest, tutaj jest akurat Łódź. Ja jadę akurat Łódź. Łódź Kalicka. Jadę aż do Ostrowa. Właśnie ten, widzisz, masz Łódź Kalicka. Do ja mam akurat do Ostrowa, nie? Jedzie. Jadę do Ostrów Wielkopolski. Pominąłem wziąć barwy malowania wielkopolskie, nie? Ale wziąłem dolnośląskie. A jak dodali, to super. Ja wziąłem malowania dzisiaj dolnośląskie. Takie, jakie jeżdżą u mnie. Dupy nie urywa. No nie urywa. Nie urywa? No dobrze. Znaczy ogólnie powiem tak, ja nie patrzę za bardzo na malowania. Znaczy niektóre, Elfikiem ostatnio tym malowaniem to mi się podobał. Taki niebieski, to mi się podobał, nie? To super był. Ogólnie no... WLKP ma, co masz? Biało, biało-zielone. Dolnośląskie ma... biało-żółte. Tam jeszcze jakieś mają chyba czerwono, biało-czerwono, jakieś tak. Każdy region ma inaczej. Koleje śląskie. Teraz idzie Lask. Do regionu. No mówię, ja akurat tak na malowania, jak są ładne malowania, to tak. O kurde, jakie tu tory są. O, coś tam jedzie. No na razie kolejowy, trzymaj się. Za dużo mocy dałem mu.
troszkę przesadziłem. Zastanawiałem, dlaczego mi się zwalnia. Ale teraz jedziemy. Ale też mogłoby walić te, jak jest na nierównościach tutaj. Właśnie ładnie powiedziałem, bo jak kawałeczek przejechałem sobie, ale przejechałem sobie inny też ten scenariusz, nie ten scenariusz, tylko inny scenariusz. To tu jest coś takiego, że czasami wywala. Jak za szybko jedziesz, to wywala po prostu ten, nie? Trzeba szybko reagować. Można powiedzieć tak, jakby wywalało bezpieczniki, nie? Jakby jak próbak, nie? Tak są nierówne tory, albo coś w tym rodzaju. Za bardzo, nie? Gdzieś mamy bezprądowo jechać. Wjeżdżamy do Lask. Teraz będziemy mieli Borszewice. Mamy ograniczenie 20. Zaraz. Ma to się za bardzo rozpędzać.
kurde, ograniczenia to są takie 20 metrów. A tutaj mamy ograniczenie, dobra. Wystan z toru. Wręcz krytyczny. Na 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 na. O, coś jedzie z naprzeciwka. Ciekawe co to jest. Chyba to barowy. Oczywiście. O, kontenery. Ale długi składzik nawet. Fajny, nie? Mi się też podoba ten skład. Taki zielony cały. Całe wszystkie zielone kontenery, nie? To mamy pomarańczowe. Przy następnej może być czerwone. O, ograniczenie prędkości do 30. I znowu wywaliło te. Chcę zareagować.
Umujemy sobie. Sprężareczka sobie chodzi. I otwarte, otwarte. Poczekajcie, ja na chwilkę za dwuzara będę. Dobra, już jestem. To idziemy dalej. Mamy przelot od Gajewniki. Mamy przelot, a dopiero zatrzymujemy się. Jest Duńska Wola. Duńskiej Woli. Dopiero się zatrzymujemy.
pomarańczowe ma będziemy mieli. O, już zielone. No, jesteśmy troszkę spóźnieni, ale... A to nadrobimy. A, takie spóźnienie. No ja wiem, że takie spóźnienie to nie spóźnienie. 3 minuty to nie jest spóźnienie. Spóźnienie to jest 20 minut, takie nie? 30. O, znowu wywaliło. Wala bezpieczniki. No teraz będzie zduńska wola. No i stópką będziemy mogli lecieć. O! No to lecimy stópeczką. Trzy, dwa. Ja wiesz. Tyle, ile fabryka dała. Lecimy. Teraz to będzie bujać. Teraz to będzie bujać. A to buja. Duńska wola. Tutaj stoją. Tu stoją.
Pełny jest. Jedzą. Kurde. Teraz tubką będziemy lecieć to. Lecimy trochę. O, teraz będzie jak strzała i to grubo. O, jedzie też Ene. Ale w lato leciał. Muszę patrzeć na amperomierz tutaj. Teraz będzie mecka wola. O, już połowa. No, chyba raczej nie połowa. Dobra, ile jeszcze mamy? To jeszcze nie jest połowa. Siema Dawid, witam, witam. To będzie mecka wola, ale męska, kurde, ciężko jest powiedzieć. Ale buja nim, ale fajnie. Płask, moje miasto. O! Witam, witam. Witam, witam i o zdrowie pytam. Kurde, fajnie chodzi. Trochę
trochę pasażerowie po brzuszku będą mieli. Relaks. Tak naprawdę. Jak coś przez okno będą żyli, te. No to troszkę dłuższy postój mamy, 23. O. Teraz będzie sieraz. Męka? Sieraz męka? Męka? Męka chyba. Tak, sieraz męka. Sieraz Warta, Sieraz. O. Teraz znowu będzie bujana. Stópką cały czas. Kurde, to się troszkę zbliżamy, można powiedzieć, do końcówki, czyli o 22. Myślę, że jeszcze tak z półtorej godziny będziemy jechać, jak nie lepiej. No z półtorej mi się wydaje, może, a może i szybciej, może z godziny jeszcze, albo z półtorej.
kolejny towarowy, też ładny składzik, ale też kurde tak wielki, długi. Ale mieliśmy ograniczenie do 70. A tu mamy się raz mękę. Mnie się raz Barta. O, jakieś 4 minuty mamy spóźnienia. Ale to nie jest źle. Jak na PKP? Zarąbisty. Na serio. Super. Jak na PKP idealnie. Teraz będzie stacja Sieraz Warta. A jest jeden Radek scenariusz, który trwa 5 godzin. Na maszynie. Znalazłem go dzisiaj. Zastanawiałem się, czy go odpalić, ale mówię, no nie, 5 godzin to jest troszkę długo, ale myślę, że jakiś tam jeden dzień sobie odpalimy. 5 godzin. Znaczy tam czas jest około 5 godzin, nie, ale... No... Ja go odpalę. Jakiś tam jeden dzień sobie odpalimy go. Ale to wiadomo, weekend, nie? Pięć godzin. Chyba to jest nawet.
Już mamy takie dwa scenariusze. Jeden jest w maszynie, który będzie trwał około 5 godzin i drugi jest open race, który też będzie trwał 5 godzin. I mamy takie dwa. No to teraz była stacja Sieradz-Warta, teraz będzie Sieradz. Bungiel, albo jest piasek. No dojeżdżamy do Sierazu. Widać. Nie ma nawet co się rozpędzać za bardzo. No tutaj akurat tak ten scenariusz też nie ma pewnych tekstur, dlatego ja zmieniłem sobie malowanie, bo ten akurat nie miało tekstury dokończonej, więc zmieniłem sobie. Więc albo zboże, jedno z dwóch. Albo kamień. Też tak może być. Jest do wynajęcia. Lokal do wynajęcia. Nie chce ktoś wynająć? Też tak może być, wszystko może być. A, uruchomiła się sprężareczka. Nabija.
No, barwy Dolnego Śląska, nie? Będzie Tędzice, albo Tędzice, nie wiem. Jeszcze trochę mamy tutaj do przejechania. Mamy Blaszki, później jest. Kurde. To z Kalisz jedziemy. No i zaczyna się bujanka. Też ładny składzik pojechał. No to mamy bujaneczkę. To daleko. O, to już 70 km. Mamy dopiero 62. Lecimy. Mamy który kilometr? 62, 900 metrów. To się nie wywaliło po wyciku. Tutaj fajnie można zauważyć właśnie, jak wywala bezpieczniki. Nie musicie mieć tej podpowiedzi, jak uruchomić. Wystarczy altem i tutaj macie właśnie wyświetlone, że się świeci, nie? Te bezpieczniki wywaliło. Ale ogólnie będziemy. Zmiana rady chyba nie będzie. Mamy R5. No to do końca już R5.
muszę to zmienić. Dać sobie gdzieś tu. O. Tu. Tak damy sobie. O. I teraz gitarunia. Kurde to. O, i teraz gitarunia. W sumie rozkład bym mógł dać nawet tutaj, nie? Dać. O. Tak. Da się zrobić. Da się zrobić bez problemu. Mieszanie składów da się zrobić. To grubo. Ja mogę nawet do tego składu mogłem dodać inny skład, nie? O, wywaliło bezpieczniki. Widzicie? Wywaliło. Nie, da radę, da, bez problemu, da radę. Mogę ci nawet pokazać po tym live'ie. Znaczy po tym live'ie. Ale skończymy ten przejazd, mogę ci pokazać. To jak, nie? To nie ma problemu. To możesz mieszać tak, że ja mogę zrobić jeden live taki, że będę same lokomotywy ciągnął, nie? Zrobię takie poradniki, o Radek, zrobię poradniki. Myślę, że teraz będę miał popołudniówki, no to więc wieczorem przyjdę z pracy, to ponagrywam troszkę WRC5 i zrobię poradniki po prostu pod maszynę i jakieś tam poradniki pod także Open Race'a, nie? I jak zainstalować takie do PRL-a, o tak powiem. To będą krótkie filmy, ale te poradniki zrobimy sobie. Zrobię sobie teraz w tym tygodniu, co będzie, nie? Mówię, będę miał popołudniówki, będę miał czas. To więc. Sterowanie poszczególne. Takie podstawowe sterowanie, o kurnie, dam. Też nagram po prostu. I będę nagrywał poradników do każdej lokomotywy, bo z każdą lokomotywę prawie się tak samo uruchamia, oprócz spalinowych. Spalinowe też się uruchamiają, wszystkie tak samo, prawie. No to więc. Teraz będzie stacja Blaszki. Ja wiem, że to na internecie jest dużo, ale też dużo nie jest takich poradników, gdzie mówią tak, jak powinno być,
tak naprawdę postaram się po prostu coś takiego ponagrywać. Może jutro już nagram jeden porad. Zobaczę. O, tu jest taki fajny składnik różny, nie? Fajny. Różny składnik. Różne. Różne wagony. Tak, a ja chcę zrobić takie większe tłumaczenie. Znaczy pan Celny Janek fajnie robi poradniki, też polecam jego. Ale ja bym też chciał zrobić taki bardziej. Do różnych lokomotyw, nie? Znaczy od razu zrobić jeden poradnik do różnych lokomotyw i jak odpalać. Znaczy najpierw zrobię do elektrycznych, później zrobię do spalinowych. Takie o. Jak wgrywać mapy, później zrobię poradnik, wgrywać mapy. Nie wiem. Zobacz. Wiem, że jakieś poradniki będą. Open Race na pewno będzie poradnik, bo to mało co tego jest. O! Ja też się uczyłem na poradniku, powiem ci Radek. No ja właśnie od pancernego Janka uczyłem się jeździć tutaj, nie? To jak? Mam w zeszycie sobie zapisane. Się z tego uczę. Ale się uczę, nie? Bo ja ogólnie nie jestem jakimś profesjonalistą, bo tutaj profesjonaliści na YouTubie są więcej. Ja po prostu się bawię przy tych, że to co pamiętam, to udaje mi się po prostu załączać, nie? Uruchamiać. Chyba do ETS-a, jak zainstalować promocję, to mam akurat dwa poradniki takie.
Hamuj! Udało się. Troszkę za daleko, ale... O, ci mogą skakać. Tak nie wysiadają, to. Oj, Radek, ten pierwszy raz musi być. Od razu mówię. Ten pierwszy raz musi być. O, szlak zajęty. Ten pierwszy raz musi być. Ja pierwszym razem też się wykoleiłem. No, to ten pierwszy raz musi być. To trzeba uważnie patrzeć też, nie? Też patrzeć na te ograniczenia. Maksymalną prędkością, jaką powyżej możesz jechać, to jest jakieś takie 10 km najlepiej, nie? O 10 więcej. Na przykład mamy 60, to możesz jechać 70. Ale nie zawsze. To też trzeba na to patrzeć, nie? No, mamy czerwono na razie. Stoimy. Na razie stoimy. Nie chcę nic ruszać, bo tu mamy zielone, no to coś jedzie. Jedzie coś. Dlatego mamy czerwone. Coś naciąga. Na pewno to barowy. W takich chwilach to maszynista pali szlugę tym. O, jedzie to barowy. Ale zapiernicza. Jedzie szybko. To jest? ET22. A my czekamy. Mamy czerwone, to czekamy. A to już mamy dużo spóźnienia. Będzie 10 minut. Możemy pantograf przedni, kurde, uruchomić. No, dźwięki są. Od 1 do 1. Mamy postój. Zobaczcie, jak ludzie stoją. Jak z... A z tyłu? A z tyłu wolno. O, a tutaj wolno. No nic, czekamy.
Oby nie było tak, że przestrzeliłem i... Ale czy nie, bo było ten normalnie. Pasażerowie wychodzili. Czerwone, czerwone. A tu stoją. No to czekamy. Dyżurny ma wyrąbane, chyba śpi. Narąbany. Zapomniał, że... Mogę zawsze cofnąć, nie? To nie ma problemu. W razie w... Bo nie przestrzeliłem semafora, nie? Jakbym przestrzelił semafor, to tak. No to wtedy już jest do dupy, nie? A tak to nie przestrzeliłem. Cofniemy sobie. Damy sobie do przodu. I czekamy, no. Musimy poczekać, no niestety. Albo nas puści, albo nas nie puści. O, jest! Widziałeś? Widzieliście? Jak pięknie. Zielone dostaliśmy. Obudził się. No i mamy duże spóźnienia już. Coraz większe. No trudno. Drzwi zamykać jasne. Oczywiście. Idziemy. Pan do góra przebli. Opuszczony jest. To teraz jedziemy do
kalmierz. I mamy opóźnienia. O, już ponad 10 minut. No trudno. Ale scenariusz fajny. Ogólnie tutaj wszystkie scenariusze są w maszynie fajne. Tutaj zarąbiste. Jaki to by nie był. Fajnie jest dopracowany ten scenariusz, naprawdę, to jest... Tylko większy by jakby był ruch, nie? Troszkę to by było lepiej, nie? Kalmierz. Ale ogólnie... Fajnie. Fajnie, fajnie. Jakbym miał kiedyś taki czas, żeby posiedzieć, to bym zrobił taką fajną linię kolejową, ale to bym musiał tak, pojechać pociągiem, zrobić taką linię kolejową Wrocław, Jelenia Góra i wtedy by było fajnie, ale no, niestety by trzeba było kamerowa cały czas sprawdzać co jak. Dużo roboty jest przy tym tutaj. Ale może kiedyś będę mniej streamował, no to może raczej akurat nie będę mniej streamował, znaczy może być taka sytuacja, że pewnego dnia może być mniej, nie? Ale na razie ogólnie jest to co mam, to mam na później terminy. Jest. Oczywiście, że tak. I tutaj Radek masz robić świętą raz. Teraz będzie stacja Radliczyce.
dużo jest przejazdów kolejowych. Pilowe, kurde, mieliśmy. O, maluszek. Włożymy z tej strony, gdzie jest to możliwe, żeby wyjścia. O, maluch pojechał! Jechał tam zielony maluszek ten. Ale pocisnął. Liczba 106 sobie. No i byliśmy na stacji Radliczyce. Teraz będzie Opatowek. Opatowek. Opatówek. Później Kalisz, Biniary. Już nie dużo zostało? Dużo zostało. To tu mamy. A jeszcze kurde. Scenariusz jest na 3 godziny. Zacząłem o 19, no to 22 powinienem skończyć, nie?
Troszkę trzeba było się pobawić. Żeby było śmiesznie. To nic trudnego, tak jak ci powiem. Radek. To jest masakra na początku, ale jak już załapiesz to wszystko, to jest łatwizna. Ogólnie masz wszystkie wskaźniki, jakie są w maszynach, czy w tych pociągach, masz wszystko opisane. Co i jak. Mamy też czasami uruchamianie, na przykład, że musimy wejść do środka, tam jak mamy lokomotywę, mamy przód, mamy środek i tył, nie? No to musimy do środka, żeby tam uruchomić sprężarki, tak, te perele, to można robić właśnie ręcznie, nie? Chyba jaskółka zapchały te horny, bo tak się długo. A sam mnie nie słychać? Nie. Słychać mnie. Tu mamy akurat pokazane nachylenie, ile mamy, 0,4%. To jest tak, fajne to jest, bo to jest tak samo jak w Open Race mamy, nie? Mamy nachylenia, takie tu perele opisane. Jest okej. Okay. No, jak każdy jeden inny zawód, Radek. Każdy zawód jest ciężki. Każdy zawód jest ciężki. Najcięższy zawód to jest strażak. Strażak, policja. To są bardzo ciężkie zawody. Maszynista czy ten kierowca autobusu też ma wielkie te, bo musi wiedzieć. Musi być odpowiedzialny, bo prowadzi ludzi, tak samo jak pilot. Pilot też ma przerąbane. Każdy zawód jest ciężki. To ma odpowiedzialność za ludzi, nie? Nie tylko. Oj, każdy.
opatówek. Dobra, opatówek już mamy, teraz będzie Kalisz Miniary. Później mamy przejazd przez Piwonitę. I przejazd. Nie zatrzymujemy się. I dopiero zatrzymujemy się później Kaliszu. No tak, tylko że też mamy ograniczony czas, nie? Maszynista też ma taki troszkę ograniczony czas, tak samo jak kierowca autobusu, też musi wstać czasami o 2 w nocy, żeby, bo ma kurs na przykład o 3:30 gdzieś tam, no to jest to samo, to więc to jest... Panie samobójco! Samobójca! Patrzcie, samobójca tam był. No. To więc też. Będzie tak jest po prostu, nie? Tylko maszynista jest jedna rzecz. To on nie prowadzi tylko pociągów pasażerskich. Ale też i towarowe prowadzi, nie? Znaczy zależy jaką ma służbę, nie? Bo to jest służba, nie? Więc zależy od służby, nie? Bo czasami ma tak, że ma jeden dzień na przykład pasażerski, a drugi dzień na przykład ma towarowe, nie? To jest właśnie to. No i czasami musi dojechać po prostu, nie? Do... Na przykład jedzie pociągiem gdzieś tam. Ale jego to już teraz nie interesuje, wiesz? On dzwoni, daje informacje, że ma awarię. Powiem ci tak, ja oglądam. Zaraz ci wyślę, żeby się uda znaleźć. Ja oglądam takiego jednego pewnego. Naprawdę. Kopiuj. Masz. Ja tego oglądam. I on jeździ różnie. Mamy Kalisz Miniary. Ja miał parę awarii takich, kurde, Gagarina chyba miał awarię nawet. Czy tam jakiś ten, miał parę awarii. On zgłasza problem, sprawdza co i jak. Zgłasza problem i tyle, nie? Teraz już nie jest to co kiedyś było, nie? Że samemu musiałeś rozwiązywać problemy, nie?
Tak samo jak jest kierowcy autobusu, kiedyś musieli znać się, kurde, na tym. Musieli się znać na naprawach. A teraz nie, teraz już on dzwoni albo wykasuje. Taka i taka awaria i tutaj dziękuję do widzenia. A to może wrzucić, jak ktoś to wrzucaj, Radek. Ty masz moderatora, to możesz wrzucać linki. Pamiętaj o tym. Ty masz moderatora, to więc możesz wrzucać linki na czat bez problemu. Kurde, odhamować, kto odhamuje. No i widzisz. Wrócasz. A! Ten. Wiem, co to jest, Patryk. No, ja też go oglądam. Też go oglądam. No. Ostatnio się tak naciąłem na niego. Właśnie oglądałem. No, ale dużo takich osób jest. Tam jeszcze jednego miałem takiego. Tylko jak ich nie subuję ogólnie, tylko oglądam, nie? Bo oni mi się i tak wyświetlają i tak. Ale ogólnie oglądam i bardzo fajnie. Dobra, to mamy tak, w Iwonice mamy przejazd i dopiero zatrzymujemy się w Kaliszu. Kalisz. Ale tu mamy ograniczenie prędkości do 40 zaraz. Ogólnie wszędzie dobrze się tu wybijają, powiem szczerze. Ja też zauważyłem, że streamując maszynę, czy tam operajca, pociągi, to mój kanał troszkę się zbił do góry, nie? Tak naprawdę. No, akurat też zauważyłem. W sumie miałem 1300, teraz mam 1350, to już jest lepiej. A zwłaszcza taki kolej, ten Radek, a zwłaszcza taki, że mamy symulatory darmowe. Bo to są symulatory darmowe i więcej ludzi ogląda takie symulatory, nie?
A ogólnie mi się fajnie gra, nie? Też ogólnie fajnie się gra, nie? Nie, nie znam. Albo i znam. Nie wiem, no bym musiał zobaczyć. Już wiem, dlaczego tu jest 30. Zobaczcie, jaki łuk jest, nie? Taki łuk, że... Dojeżdżamy do Kalisza. Dobra, ja na chwilkę za tłu, zaraz będę. Okej, okay, już jestem. Lecimy dalej. No bo to tak jest, ja mówię, to ma taki swój urok. Maszyna ma ogólnie swój urok, nie? A maszyna jest po prostu... Ja zauważyłem tak, przy maszynie czy open race'ie to mam tak, kurde, powiem ci, dużo osób, nie? Tak jak wczoraj było taki live luźny, jak to się mówi, z open race'a. Tak samo dzisiaj, ale dzisiaj to tak troszkę mniej jest, nie? Ale ogólnie było dużo, nie? Mnie to cieszy, mnie akurat zadowala to, że akurat tą kwestię, na przykład kolei, lubię. Bardzo lubię. I lubię w to grać. Jak mnie coś już ciągnie, nam amen, no to wiem, że to streamuje, nie? Mi ucina zasięgi? Nie. Posuwałem troszkę, Adi, posuwałem troszkę filmów, bo czasami trzeba posuwać filmy, niektóre. Posuwałem troszkę filmów, to nagle mi się skoczyło zasięg do góry, nie? Zależy co streamujesz, co pokazujesz, te inne rzeczy, to też jest inaczej, to też kwestia. Kwestia jest druga taka, że żeby nie przeklinać za bardzo, nie? Żeby być kulturalny, te inne rzeczy, no to wtedy jest okej, okay, nie? Gdy inaczej to cię patrzy, tamto, nie? Widzisz, Adi, pewna osoba mi powiedziała, znaczy powiedziała, cała na pewnym tym, że jak ja odejdę, no to będę miał zero osób, te inne rzeczy, nie? A tu się okazuje co innego, no po prostu mi wskoczyło wyżej nawet po niektórych usunięciach filmach, tych innych rzeczach, po prostu ten, nie? A ogólnie to też inne znajomości poznałem, nie? No, to jest też taka inna bajka, nie? A właśnie, ty Radek kupiłeś te WRC? Za 10 zł? Nie, wiesz co, Adi, czasami musisz zrobić też taką, nie wiem, tygodniową przerwę, nie wrzucając filmu. Nie wrzucając filmu przez tydzień czasu, to też jest taka inna bajka, nie? Po prostu
nie wrzucając, nie? To też będzie spoko. Robisz taką przerwę, to też wtedy jest inaczej, nie? No, no widzisz. Ja na przykład teraz na następny tydzień będą może dwa filmy na tydzień, znaczy na w ciągu tygodnia, no to więc to też jest inaczej, nie? Spadają, wiadomo, że spada tam okres wyświetleń albo coś w tym rodzaju, ale nie spada po prostu ten, nie? I też zależy, co Adi streamujesz, co pokazujesz, nie? Bo to też jest kwestia tego, tak naprawdę, nie? Dacie Adi, nie wiem, weź symulatory jakieś, kurde, no nie wiem, coś innego, po prostu też pokazuj, nie tylko te nowe gry, te inne rzeczy. Ja na przykład mam kupioną grę, na przykład Resident Evil, ten czwóreczkę, nie, remake'a czy coś w tym rodzaju. Ja jeszcze nie zacząłem nawet streamować, nie. Raz jeden stream zrobiłem z Gwiezdnych Wojen, tego ocalały, ale czekam po prostu na nowego patcha, żeby to lepiej działało. I dopiero później będę dopiero streamował, jak ten hype troszkę spadnie i będzie lepiej, nie. To jest ogólnie taki temat. F1 menadżer na razie odpuszcza. Jedyną rzecz, jaką mogę też radę kiedyś, nie wiem, na razie mnie wciągło tutaj, to więc pamiętaj o tym, maszyna Open Race, kolej, to jest podstawa, ale ogólnie jeśli chodzi o menadżery, teraz jestem taki słaby, że to szkoda gadać, nie? Menadżery to jestem słabiutki. Posiadam też menadżer motorsporta, gdzie mam wszystkie dodatki. Motorsporta, nie? Menadżer motorsporta, na pewno znasz ten menadżer. Wszystkie dodatki mam, wyściutkie. Jakie mam, które ten. Nie idzie w tej grze mi w ogóle, nie idzie. Ale myślę, że jakiś tam jeden pewien czas uruchomię to. Się ogarnie. No do Kalisza to tak powolutku jedziemy. Tak na serio. To jest taka prędkość jak do Sosnowca w Simrailu. Jedzie. Darmowy symulator, a daje taką frajdę, że naprawdę nie nudzi. Wiesz Adi, to też jest kwestia po prostu co i jak rozmawiasz z osobami też, nie? To też jest taka kwestia, nie? Ja ogólnie się nie znam na tym. Ja robię to hobbystycznie i bawię się to przy tym hobbystycznie. Streamuję wszystko to, co jest możliwe do streamowania i na wszystkim, co jest możliwe do streamowania, nie? To jest po prostu kwestia, nie? No, za miesiąc może F1 lub za jakiś czas, bo nikt praktycznie z PL Managera nie ogrywa, a jak ogrywa,
ogrywane było to Brazylijczycy. No ja zrobiłem jednego streama, czy dwa streamy, zrobiłem sobie jeden, nie? To menedżer. Ogólnie. Bardziej ogrywają na Twitchu, tam parę osób ogrywa na Twitchu. Jeśli chodzi o menedżera. No to ruszamy. To zamknąć drzwi? Zamknę. Czego nie chcę jechać? Czego nie chcę jechać? Zamknę, zamknę. No jedź. Aha, nie chcę jechać. Co zrobiłem? Że on nie chce jechać. Czekajcie. Teraz sprawdzę. A, pantograf. Teraz? Nie. Coś jest nie tak. To go boli. Coś go boli, tylko co go boli? To jest właśnie to. To jest symulator. Nie wiadomo, co go boli. Właśnie, a co to za kontrolka mi tu się świeci na czerwono? Zaraz sprawdzimy. Zahamujemy. Można jeszcze inną rzecz zrobić, nie? Teraz powolutku. No nie chcę jechać. Coś się zepsuło. Jakby nie miał, kurde, siły. Jakby prądu nie było. Ja cię wyłączę to. Wyrąbiemy go całkiem.
Wyrąbaliśmy go całkiem. On nie chce jechać. What the fuck? Adi, powiem ci jedną rzecz. Jeśli chcesz nagrywać coś, to na luzie to wszystko nagrywa. Ja teraz też na luzie nagrywam to. Znaczy streamuję. Ktoś nie chce jechać pociąg i nie wiem, co jest grane, nie? No, nie chcę jechać w ogóle. I nie wiem, co jest grane. A najgorzej jest jedną misję powtarzać przez 30 minut i ktoś to ogląda, to wtedy mnie irytuje. Znaczy ja ogólnie w ogóle nie irytuję. Ja ogólnie jak Maxa Payna powinienem przejść w ciągu 5 godzin, a mam już prawie 10. No to więc mnie to nawet nie irytuje. Chyba na koniec dzisiaj będzie jazdy, bo nie wiem, co jest grane. Naprawdę. Jest odhamowany. Jest wszystko. A teraz? Jeszcze. I nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, co jest grane. Chyba wywaliło. No nie wiem. Coś by waliło, ale nie wiem co. Przekaźnik rozruchowy silnika. No dobra, przekaźnik. Oświetlenie przyrządów. Oświetlimy. Żeby nie było. Nie chcę jechać. Oświetlenie kabiny sobie zrobimy, o. Jednak mi wady brak, no. Coś tutaj jest ten. Tu mamy. O, no może to? No. Jedziemy. Boguś zawsze coś znajdzie. Coś zawsze znajdzie. I naprawi. Jedziemy. Widziałeś? Widziałeś, Radek? Wszystko! Złota rączka! No właśnie. Bo wiedziałem, że coś mi tu świeci i ogólnie, kurde, może myślałem, że uda się zresetować to. Ja się staram, ale pewnie... Adi, nie staraj się, po prostu nie staraj się. Nagrywaj na swoim ten... Swoje po prostu ten, nie? Nie staraj się po prostu nagrywać. Ten, bo jak będziesz się starał, to będzie to źle wychodzić. Po prostu spłącz sobą i nagrywaj i tyle, no. Po prostu i logicznie. A będzie wszystko okej. Okay. Bądź sobą. Nie masz... Ja się w ogóle nie staram teraz, bo akurat Adi, żeby nagrywaniu czy coś się rodzaju, ale po prostu z mostu i tak lecę i tak leci. Udało się. Naprawiłem. A! Widzisz, Radek, ja mam tu opóźnienia, ja tu mam opóźnienie, kurde, w kolei i ja się tym nawet nie przejmuję, nie? Ja tu... Wiedziałem, że musiałem tylko przeczytać, co tam, kurde, mi tam... Tak, ale to ledwo to widać było, żeby przeczytać.
ale udało się. Jedziemy dalej. Jedziemy. Jakby ktoś chciał uruchamiać maszynę, to musi też patrzeć na te wskaźniki, nie? Tutaj są wskaźniki, a to też trzeba patrzeć po prostu kto i jak, nie? Widzisz, Adi, niektórzy nagrywają, widzów nie mają, a nagrywają i się bawią przy tym bardzo dobrze. Traktuj to Adi jako hobby, a nie jako kurde praca albo coś w rodzaju. To będzie idealnie. Kalisz szypiorno. No spoko. Spoko, Radek. No ale Adi też playlisty sobie rób takie, wiesz. Żeby było, bo też jest spoko. Ostatnio jak czystki robiłem z filmów i tak to powiem wam, że i tak troszkę playlistów pousuwałem. Co miało najmniej wyświetleń, to pousuwałem, nie? Niektóre to tytuły były nawet pełne. Pełna playlista, całe gry. Po prostu pousuwałem to. Jak robić czystki, to robić porządnie. Normalnie utrzymałem playlistę. Jak dodajesz film na YouTubie, to masz tam zakładki takie jak playlista, coś w tym rodzaju. To dodajesz. Bez problemu. Ja nie będę nagrywał wszystkich poradników, bo już mam dosyć tych poradników też nagrywania tak za bardzo, ale ogólnie tak mam teraz. Tydzień będzie troszkę zajęty, bo live'ów nie będzie, ale muszę materiały ponagrywać i poradniki muszę ponagrywać, na przykład maszynę, Open Race'a, te inne rzeczy,
więc to nie jest tak hop-siup, nie? A jak wrzucisz, zrobisz playlistę na YouTubie, no to jest... No to łatwo. Wrzucasz film, dajesz mu tytuł, dajesz mu opis, poniżej schodzisz, dajesz mu tytuł gry, tak? Czyli co grasz, na przykład grasz, na przykład, no taka przykładowo, nie? Grasz Borderlandsy, nie? Na przykład. I wpisujesz tytuł, ten opis, wchodzisz w dół, dajesz tytuł gry, czyli Borderlandsy, schodzisz troszkę w dół, masz playlistę, stwórz własną playlistę, tam pisze, jak stwórz własną playlistę, dodajesz Borderlandsy, dodajesz jako ten i masz jako playlistę na przykład Borderlandsy, nie? I schodzisz jeszcze w dół i tam dodajesz po prostu tagi i te inne rzeczy. To jest, kurde, filozofii nie ma, Adi. Naprawdę. Dobra, teraz dojeżdżamy do Nowe Skalmierzyce. Nowe Skalmierzyce. Udało się uruchomić bez problemu. Znaczy bez problemu. No były problemy, ale udało się uruchomić. Awaria. Chodzi o Adia, żeby dostawać więcej był, żeby tych osób przychodziło, nie? To jest właśnie to. Więcej przychodziło. Widzisz, Adia, ja mam akurat kanał udupiony teraz, nie? Ja mam udupiony kanał. Są pewne osoby, które... znaczy akurat teraz się uspokoiły, to tamto, to jest ok, spoko. Ja też się uspokoiłem, to więc jest spokojnie. No, ale ogólnie no, trzeba po prostu też wiedzieć, co nagrywać, co streamować. Możesz wszystko streamować, to tamto, ale też mieć podejście do tego, nie? Ja mogę nawet 3000 filmów, a mieć taką ilość subskrypcji jak jest teraz i jestem tak zadowolony i tak. Jeśli to robisz hobbystycznie, no to... Ogólnie teraz i tak streamuję cały czas solo. Jedyne co to tam w Fortnite'a, jak zacznę grać, to tam ktoś wejdzie, ale to nawet na Discordzie nie siedzę, bo nie mam zainstalowanego Discorda. Znaczy mam zainstalowany Discorda, ale ogólnie nie korzystam z niego. Więc ogólnie to bardziej w grze rozmawiam, nie? Widzisz, Adi, ty masz ponad 553 filmy, a ja mam kurde ponad 2600. Plus do tego live, nie? No to chodzą, to też jest inna bajka, nie? Ja się tym nawet nie przejmuję. Liczba 160, nie. Mam, to mam. Lubię się w to bawić, to się bawię. Nic mi innego nie pozostaje w życiu.
Tylko się bawić. Proste. Lepiej się bawić, niż się smucić i się załamywać. I kurde, wchodzić w depresję, nie? To jest najgorsza rzecz, jaka jest możliwa. Depresja. Lepiej mieć jakieś hobby. I po prostu ten, nie? Ja mam akurat teraz hobby do nagrywania modeli, też inne modele teraz akurat zbieram. Modele samochodów rajdowych. Teraz poniedziałek chyba raczej mi przyjdzie kolejny, to będzie trzeba nagrać odcineczek, więc poniedziałek na pewno przyjdzie kolejne modele, dwa, tu nagramy sobie odcineczek. Super. Wiesz, Adi, z jednej strony też gameplaye gier teraz ogólnie to jest przepadłość. Teraz lepiej robisz z siebie idiotę albo coś w tym rodzaju, no to wtedy nie będziesz miał dużo osób. A ja z siebie idioty nie będę robił, nie mam zamiaru i dlatego wolę robić to, co robię teraz. Bo nagrywanie, przeżeżdżanie się albo coś, nie wiem... Na przykład, nie wiem, czy PS5 jest lepszy od PC-ta, albo PC jest lepszy od, kurde, Xboxa, albo nie wiem, Nintendo jest lepszy od, kurde, nie wiem, Świętego Mikołaja. To mnie akurat takie rzeczy nie interesują i akurat przy to się nie będę bawił, ponieważ ja nie jestem małym fanem ani tego, ani tego, ani tego, ani tego, ani tego, ani tego, ani tego. To tylko robią fanboje, którzy, kurde, no, twierdzą, że na przykład Xbox jest lepszy od PS5, a fanboy od PS5 powie, że i PS5 jest lepszy od Xboxa, a fanboy od Nintendo powie, że jest lepsze. Nintendo jest lepsze od, kurde, PS5 i Xboxa, no takie duperele, i od PC-ta, nie, na przykład. Ja nie jestem fanboyem, po prostu gram, lubię grać. I nie będę nagrywał takich rzeczy, bo to dla mnie to jest idiotyczne i debilne, no, proste i logiczne. A lecisz na wyświetlenia, te inne rzeczy, to już jest inna bajka, nie? To już jest bajka po prostu ludzi, którzy mają obsesję po prostu na wyświetlenia, lecenie, nie? No. Dałem fajną wtedy ostatnią ankietę, taką fajną, to na czym gra, no i to akurat jest bardzo fajne, bo ja popieram ludzi, ci co grają na PC-cie, grają na PS5, na Xboxie, na Nintendo, nie wiem, na Pegasusie, tam inne. Ja jestem bardzo z tego zadowolony, bo ludzie grają w różne, ogólne. Tam na komórce, to ogólnie jest dla mnie fajne, bo ludzie grają to, nie? Ja nie mam lepszego internetu. Ja używam po internetu, Adni. Ja nie mam dobrego internetu. Ja mam słabszy internet od ciebie. Pamiętaj o tym. Ja mam słabszy internet od ciebie. Teraz lecę z mobilnego internetu. Live'y lecą z mobilnego internetu. Od razu ci mówię. To nie jest dobry internet. To jest mobilny. A wrzucam filmy z normalnego, nie?
Ja mam takie pytanie teraz. Co tutaj robi pojazd na tej drodze? Halo? Tu mamy wykolejenie. Mamy wykolejenie. To czemu czasami jest odpalenie live'ów, to jak kliknę, to się gubią się klatki. Masz ustawione po prostu bitrate. Ja przed każdym live robię speedtesta, nie? Speedtest pokazuje, ile mogę utworzyć, nie? Na przykład mam... No na przykład, taki przykład daję. No mam do 8 megabitów na sekundę. Na przykład do 8. No to ustawiam go sobie na 7, nie? 7 albo 6,5, ale ostatnio to jest 7, nie? No, mamy wykolejenie. Puścił mnie na ten tor. Też bym się wykoleił. Udało się uratować. Radek, jest taka sytuacja, że scenariusz nie zostanie ukończony z tego względu, że był wypadek. Wypadek na trasie. Jak widzimy, zaraz wam pokażę. Stopnę się tu. Tu mamy teor, na tym mnie teor puścił. No to ustawia sobie bit, jak masz 3800 bitrate'a, to ustawia sobie bitrate na 3000 na przykład, nie? Żeby mieć tam jakąś kwestię, nie? No niestety, wypadek. Wypadek na drodze. Jak widzimy, wypadek. Wykolejenie. Zobaczcie, wykolejenie wagonów. Ogólnie nie są na szynach. Podczepiony. Tu jest drugi ET22. Tu mamy następny. A to więc mamy wypadek. Kolejenie wagonów. No i co? Jedyną rzecz, co bym mógł zrobić, to się cofnąć. Ale czy to coś da? To nie wiem. Tak, to już jest przed końcem. Mogę się cofnąć. To czyli zrobimy to tak. Odhamujemy sobie pojazd. Spróbujemy. Czemu nie, bo to tu akurat jest. Damy sobie na neutral. Gdzie? Zmienimy sobie kabinę. Wow. Zmienimy sobie kabinę. No dobra. Dobry wieczór, Crazy.
No to się cofniemy, zobaczymy. Jak coś się, nic się nie stanie, no to... Cofniemy sobie. Czekaj, oświetlenie to było to, albo to? To było. Wrócimy się na stację i zobaczymy, jak pojedziemy z powrotem, nie? Czy nas puści tą samą trasą. Jak nas puści tą samą trasą, no niestety scenariusz. Out. Był wypadek. Może taki scenariusz musiał być. Może za wolno jechaliśmy i tak się zdarzyło. Poszkodowani są tylko... Poszkodowani tylko maszyniści. To coś ma z klawiszologią, Crazy, źle ustawione. Na E2, zobacz. Już naciskam E2. F3 masz scenariusz, czyli ten. Pod F1 masz. Nie, to jest tak samo. Klawiszologia laptopowa to jest to samo. A dlaczego mnie puścił na ten tor? Patrzcie, ale tego to samego. Ty, ten sam... Ten gościu ten sam jedzie. Ty! Ten scenariusz ma błęda. I to grubego błęda. Zobaczcie. Następny pociąg jedzie. klawiszologię może sobie zmienić tutaj. Już ci pokażę. Ustawienia, sterowania. Tu masz klawiszologię, możesz sobie pozmieniać. W razie W. Jak coś ci się tam nie ten teges. Nie. Mamy całą klawiszologię w ustawieniach. To możemy zmienić. No i dupa! Ja wysiadam. Zmienisz. No i dupa. No, scenariusz miał trwać 3 godziny. Więc ten. Nie no, chodzisz sobie tutaj,
I tutaj sobie zmieniasz, masz klawisze logi, nie? Na przykład, no nie wiem, jak jest to. Klikaj w opisie. Masz ogólnie wszystkie klawisze logi, które są potrzebne do tego, nie? I tu musisz sobie zmienić, po prostu, nie? Ja akurat tego nie używam, bo akurat ten, nie? Tak naprawdę, nie? No to co, pany? Niestety nie dojechaliśmy do celu, ponieważ był poważny wypadek. Może się uda tam dojść jeszcze. Mamy poważny wypadek, mieliśmy. Chyba, że już tego wypadku nie ma, no to troszeczkę by było dziwne. Ale okej. Ale zaraz sobie sprawdzimy. Tak naprawdę. A nie, bo można daleko dojść. O, pędzaj się tego nie ma. Lecimy sobie, lecimy. Lecimy. Zaraz ci pokażę, jak się miesza składy. Zaraz powolutku. Do przodu, bo chcę sobie zobaczyć. Jeszcze? Ogólnie no, na pewno nie dojedziemy dzisiaj. Ten. Tutaj. To zaraz sobie zapiszę. Znaczy napiszę sobie, że był wypadek. Oczywiście jest wypadek. Nie wiem, dlaczego nas puścił na ten tor. No ale okej. Puścił. Tu mamy wypadeczek. Wykolejenie, zderzenie dwóch pociągów. Towarowych. Mamy zderzenie dwóch pociągów towarowych i wykolejenie. Więc na dzisiaj niestety scenariusz jest nie do ukończenia, tym bardziej, że jeszcze tu stoi EU07. Tak naprawdę. Nawet jakbym chciał się sopnąć, to nie sopnę się. No. Więc niestety nie ma. I ogólnie tak. Jeśli chodzi o ten scenariusz, był spoko. Jest ok, spokojnie. Dam to. Jest ok. No, błędy będą mi, ale to standardowo. Dobra. Radek. Weźmy sobie. No nie wiem, byle co. Tak szukam. Ogólnie można zawsze sobie zapisać. Nie? O, mamy taki składzik, nie? Mamy składzik towarowy. Wchodzimy w magazyn. Możemy sobie wpisać. Na przykład znaleźć. ST-44, czyli słynny gagarinek, nie? Dodajemy pojazd. Ten możemy usunąć. Mamy pojazd dodany.
Tu mamy wagony. Wagony mamy typu różnych. Możemy sobie dodać. Musimy niestety poszukać wagony. Chodzi o wagonki. O, możemy sobie dodać taki, nie? Dodaj. Ten możemy sobie usunąć. Dodamy sobie o, taki składzik. To sobie pousuwamy. O. No. Możemy sobie wybrać wagon na przykład. O, taki. Dodaj. O. Możemy sobie dodać, nie wiem, autobusy, ale to autobusy raczej, nie wiem. Robocze. O. Roboczy. Dodamy sobie jeszcze roboczy. Dodamy sobie, nie wiem, wagon może taki, o. Taki. O, proszę bardzo. Może bo dodamy sobie wagon jeszcze. O, tutaj mamy taki typu różnych. Jak to się mówi. Może sobie dodamy, o. Taki, dwa, trzy. Może taki, o. Mamy wyświetlane na dole, nie? No i masz. Dajemy sobie tak. Scenariusz powinien się odpalić. Jeśli nie, możemy zrobić jeszcze inaczej. Dodamy sobie, o. Pojazd. Tego usuwamy. Proszę bardzo. Uruchamiamy. Uruchamiamy. I sprawdzamy. I ci pokażę, jaki mamy składzik teraz. Ja, jest. Czekaj, pierwszy wczoraj przysłałem. Rabino od rana. Nie wchodzi po. Długie się grywa. Wiesz co, crazy, byś musiał zrobić. Odinstaluj całkiem maszynę. Usuń maszynę. Zainstaluj na czystą maszynę i dopiero później dodaj scenery. Nie. Zainstaluj na nowo tego. I kliknij po prostu do tego. Do maszyny, nie? I będzie działać, naprawdę. Tak? Mi działa. No i mamy składzik. Zobaczcie. Oto mój składzik. Lecimy sobie skład, taki jaki ma skład, który wybrałem. Patrzcie. Takim. O. Działa? Działa? Działa. Idź dar, ten Radek, jak to się robi? No ale widzisz, mi chodzi i ten, ja akurat dzisiaj grałem jeszcze sobie drabinowo od wczoraj, wieczorem, o właśnie, jeszcze drabinowo wieczorem się ściągłem i sobie wgrałem. Mamy różne składy, te inne rzeczy. O, te co macie tutaj ten, to możecie sobie dodać skład ogólnie. Więc. No i drabina, bo od rana też mam grane i chodzi bez problemu. Ja nie wiem, jakie są problemy po prostu przy tym. O, DB. DB jeszcze nie jechałem, nie prowadziłem tego pociągu. To nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Dlaczego tak wychodzi? Nie mam zielonego pojęcia, naprawdę. Nie mam zielonego pojęcia. Dlaczego od rana nie chodzi? Normalne drabinowo nie chodzi. To od razu mówię. Normalne drabinowo nie chodzi i nie będzie chodzić na razie. Niby na forum napisali, że to jest naprawione, a to jest gówno naprawione. No, a... Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia.
Akurat. Nie mam zielonego pojęcia. Ja nie instaluję na C akurat. Crazy, ja akurat maszyny nie mam zainstalowane na C, mam na innym tym zainstalowane. Nigdy nie instaluję gier już teraz na C. C jest u mnie na przykład tylko do programów i nic więcej, a nie do gier. Ja akurat mam takie właśnie swoje... No po prostu odinstaluj, zainstaluj na nowo. Jak ci się uruchom sobie maszynę, normalnie uruchom maszynę, nie przez reinstall, ten raid coś tam, tylko normalnie maszynę sobie odpal, zobacz czy wszystko jest ok, wtedy wyłączasz, rozpakowujesz sobie pliki do maszyny, jak ci się rozpakuje to wszystko, odpalasz później znowu maszynę i sprawdzasz. Ale to można zmienić instalację, czy to na C, czy to na jakiś innym. Proszę pana. Ale nie musisz na nowo pobierać. Masz masz tą do instalowania. To więc nie musisz na nowo ten. Pobierasz, tylko to tam wybiera sobie folder, na który chcesz być, na jakim dysku, te inne rzeczy. No i tyle. Wpisujesz tam maszynę. Ja sobie wpisywałem wtedy maszyna. Jest wtedy gitarunia. Wywal wszystko do zera, jak to dużo nie... Wiesz... Zależy to też od łącza internetu i te inne rzeczy. Jeśli masz dobre łącze internetowe, to ile ci to zajmie? Pół godziny zainstalowanie maszyny? To jest jakieś pół godziny. U mnie, ja miałem pół godziny instalowania maszyny. A mam słaby internet. A też raz wywaliło mi przez jedną scenerię i musiałem na nowo zainstalować. Mówię. Jeszcze to robiłem przed live'em. Tak naprawdę. Pół godziny. Ile to? Jakie 3 godziny? Pół godziny. Mi pół godziny. No serio. Jakbym miał czekać 3 godziny, to bym się chyba pochlastał. Nie, naprawdę, pół godziny. A nie mam, akurat instalowałem to nie na dysku, na M2 czy tam SSD-ku, tylko na zwykłym. Też jest taki potem. No mówię, no mi akurat pół godziny. Mówię, ja to robiłem jeszcze przed live'em, bo mi się... Czekaj, aha, elfem. Tak, przed elfem. Ostatnio jak był live z elfa, to... nie chciało mi się wgrywać po prostu scenerię. I... wziąłem, odinstalowałem, usunąłem wszystkie pliki, to tamto i na szybkiego robiłem elfa, nie? Czyli... instalowałem, nie? Znaczy wiesz, Crazy, to ogólnie nie ma znaczenia, czy to na C, czy ten, ale ja ogólnie nie instaluję żadnych gier na C. Ani gier, ani ten, ja tylko... C to jest u mnie tylko Windows i antywirus i nic więcej. I tak, o. Nawet jakieś programy, jak mam do renderowania, czy coś w tym rodzaju, ja to instaluję na innym dysku, nie? No. Jak to zmienić? Zaraz ci pokażę. Ja ci zaraz pokażę. Zmieni się scenerię gra, ja ci zaraz pokażę co i jak.
Dobra, co my tu mamy? Aha, my mamy tutaj DB. Bo miałem sprawdzić te DB, to dobra, DB działa. Okej, okay, dobra, spoko. Ty mówisz, jakbyś chciał to zainstalować. Ja mam to zainstalowane na dysku. Ja mam trzy partycje, nie? Cztery, no w sumie. Bo mam dysk M2, to jest dysk i mam na dysku E, nie? Maszynę. Pobrane mam też na dysku E. Teraz ci pokażę, co i jak. Odpalasz ten instalator, nie? Maszyna. Ciągnięty. I tu masz coś takiego jak folder docelowy. Przeglądaj. Nie masz folderu żadnego, na przykład, bo może być taka sytuacja, że nie masz żadnego folderu. Ja teraz nie chcę na dysku E, ale jak sobie bym chciał to zainstalować na dysku D. To robisz coś takiego. Utwórz nowy. I tutaj wpisujesz na przykład maszyna. Maszyna. Dajesz OK i masz na dysku D. Niestety nie mogę tego zainstalować, bo mam za mało miejsca na dysku. A ile potrzebuję? No mam 45 tylko giga na dysku E. Ale mogę ci pokazać coś takiego, że teraz bym chciał zmienić, przeglądaj. I na dysk na przykład... gdzie to jest? Ten komputer. Na dysk M2. Utwórz. Odpala maszynę. Wpisuje OK. I daje dalej. Instaluje się. Proste. To jest takie proste jak ten. No niestety na dysku D mam 45 giga. No. Tyle. Możesz mi tu wysłać screena na czat? Nie. Nie możesz mi tu wysłać na screena, tylko mają moderatorzy. Nie możesz wysłać do Radka. Radek powinien dać mu prywatną wiadomość i tam do niego wysłać po prostu to, tego screena. On powinien tutaj podesłać. Ale screena raczej bardziej się daje przez jakąś stronę albo coś w tym rodzaju. Nie wiem, jak to się robi tutaj. Ogólnie ja się na tym nie znam. Nie. Jedyna rzecz, jakie tutaj jest błąd, to drabinowo, nie? Mamy, ja akurat na drabinowo mam błąd. Cały czas wyskakuje mi. I tyle. Wtedy niestety trzeba wyłączyć, włączyć na nowo, a włączasz przez... Nie przez to reinstate, tylko normalnie starter. Powinno działać. Przez starter, nie reinstate. Reinstate to jak odpalisz, to się nie będzie wyświetlać w ogóle. I mamy drabinowy wyszoro. Wchodzimy. No i to by było na tyle. Działaj tam na spokojnie, Crazy. Spokój to najlepszy sposób do uratowania. Dobra. Scenariusz był nieukończony z tego względu, że był wypadek. Był wypadek. No dzięki wzajemnie. Jak zaś pisz w komentarzach, to może ci pomogę tam bardziej. Albo coś w tym rodzaju. Coś tam ogarniemy. Może jakiegoś, nie wiem, jakiś komunikator, coś się tam ogarnie, to wtedy ci powiem, co i jak, nie? No. Tak naprawdę. No, na razie, trzymaj się, hej, hej, hej. Dobra. Ja na dzisiaj będę kończył. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie dojechaliśmy do końca z problemów wypadkowych. Dwa pociągi się zdarzyły. Towarowe. No niestety nie dało rady już dalej pojechać. Więc nie chciałem ryzykować swoich pasażerów, żeby urazy dostali i te inne rzeczy, więc to by było na tyle. Dziękuję wszystkim jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego.